Anon level 21. Podczas wakacji od głównokierunku szukaj roboty. Przeglądaj dzień w dzień oferty pracy na OLX. Praca w młodym, dynamicznym zespole, owocowe czwartki, bla bla bla. Albo szukają na stałe pracowników, albo same fizyczne prace. A że jesteś humanistą, to nie będzie się opłacił jak jakiś robol XD. O, praca w firmie zajmującej się wodą. Układanie dokumentów, podbijanie legitymacji i takie tam. Nie napisali, jaka to dokładnie filma, ale mniejsza. Może to PZW? Hmm, praca w kole rybackim nie brzmi najgorzej. Wyślij CV zrobione na odpierdol, czyli wysłany wzór z neta. O odpisali po godzinie. Przyjęli i zapraszają do pracy już od jutra. I zde pieniądze stąks. Szef typowy Janusz. Pani Anon. Ja to tym ką kutrą nie ufam. Pan się będzie tym zajmował, kło. Od 8 do 16 muszę w Excelu wpisywać jakieś dane, odbierać pocztę i robić kawę jak na praktykach. Przychodzi jakiś list po angielsku. You need to correct documents if you want to send more Olympians. Pfff znowu jakiś spam albo gorące mamuśki w twojej okolicy nie dam się znowu nabrać. I cyk, usuń. Fajrant na dziś. Za tydzień przeglądasz Facebooka. Przez błąd nie poleci kilku polskich olimpijczyków. Kurwa, ale cymbały XD. Przychodzi wkurwiony szef. Pani Anon, nie było jakiegoś listu z MKOL-u? Co? Okazuje się, że pracujesz w Polskim Związku Pływackim. I zjebałeś sześciu ludziom życie. Ups.